tutaj zaraz mamy koniec tej misji. Misyjki. Kurde, nie zdążyłem na jedną roślinę, serio? O kurde, pojawia się ich więcej. No, i mamy Power Cella. No, i teraz sobie możemy już normalnie poziomik robić. Znaczy nie to, że wcześniej nie mogliśmy normalnie go robić, ale wiecie o co chodzi. Nie musimy się już o nic martwić tak naprawdę. No, a tutaj jest jedna z moich nieulubionych też misji, ponieważ tutaj trzeba te łasice zagonić, żeby one skoczyły do tej dziury. A uwierzcie mi, to nie jest łatwe zadanie. To trochę wygląda na łatwe zadanie, ponieważ co to za problem polecieć w ich stronę i one na pewno się nas posłuchają. Otóż one nie zawsze chcą się słuchać, taki jest problem. I teraz gonimy fioletowego lurkera, który oberwał sobie swoją drogą. I co? Ja sobie tutaj wlecę. Wlecę, bo hehe. Bo czemu nie? Myślę, że sobie możemy dzisiaj troszeczkę pokupować, a raczej nie pokupować, tylko odkupić trochę Power Celli. Bo mamy bardzo dużo Precursor Orbów. Nie można powiedzieć, że nie, no 700 to jest kurde bardzo dużo. Ja w ogóle mam takie coś, że ja nie lubię szczerze tam płacić tymi Precursor Orbami, bo ja zawsze lubię sobie kolekcjonować. Tym bardziej, że w późniejszych jackach to te Precursor Orby niby mają większe zastosowanie, bo wiecie, możecie sobie tam kupić, nie wiem, Hero Mode. Tak? Hero Mode? Tak. Level Select. I wiele innych rzeczy. A tutaj, kurde, to wiecie, sobie zbieramy, żeby odkupić Power Cell. Znaczy, no, Power Cell też są bardzo ważne, tylko one są tylko ważne w tej części, ponieważ potem się one nie pojawiają. I tak nie zignoruję tego, że udało nam się zdobyć wszystkie Precursor Orby w Precursor Basin, więc jestem z tego powodu dumny, ponieważ nie muszę tego potem robić. Wiecie czego, w sensie nie muszę potem no ich szukać, bo już mamy je. Dobra, jedna wskoczyła, jak widzicie. I teraz ten bardzo lazy moment w trakcie let's playa, kiedy trzeba tutaj na spokojnie je zagonić. Kolejna wskoczyła. To jeszcze ty wskoczysz. Chyba tylko ty, bo nie wiem, czy jeszcze jakaś jest inna łasica, która... Nie, jest jeszcze jedna. Czyli to chyba cztery musimy zagonić w takim bądź razie. I chyba to jest właśnie ta misja od pani archeolog, ponieważ ona chciała, żebyśmy tutaj te łasiczki zagonili do dziupli. I w sumie nie poruszałem tego tematu, chyba. Ale jak nie poruszałem, to jest dobry moment, żeby poruszyć ten temat, więc... Czy wy też macie takie wrażenie, że Daxter w tej grze ma taką strasznie kwadratową głowę? Bo tak szczerze wam powiem, że od późniejszych jacków ten model Daxtera wygląda o wiele lepiej. Let's go get our power cell from the geologist. A, dobra, to sobie zrobimy tą misję przy okazji. Z tymi pierścieniami. W sumie zróbmy najpierw te gorsze misje, a potem na samym końcu ten wyścig zrobię, bo on jest nawet prosty. Więc tutaj zadanie jest takie, że musimy po prostu sobie przelecieć przez te fioletowe pierścienie i jeden zgubiłem z nich. Jest tu! A! Mission failed, moi drodzy. Mission failed. No i znowu od początku.
Ale dobra, rozpocznijmy sobie w końcu te filerowe tematy, ponieważ obiecałem i w sumie to będę w nieskończoność obiecywał i nadal tego nie poruszę, więc lecimy z koksem w takim bądź razie. Więc mamy prawie połowę września i powiem wam szczerze, że pogoda się nieco zmieniła. No wiadomo, bo niedługo jesień, of course. Aczkolwiek to jest trochę dziwne u mnie, ponieważ u mnie jest taka pogoda, że raz jest ciepło, na przykład przez cały dzień, a potem nagle, tak nagle z dupy, kiedy na przykład dzień wcześniej było 25 stopni, tak nagle pojawia się, nie wiem, 15, ledwo czasami 16 stopni, a raz była sytuacja, że pojawiło się poniżej, nie, tak było z 12, ja takie, WTF! Początek września to jest dopiero! No a na dobrą sprawę można by powiedzieć, że to jest trochę taki początek września, biorąc pod uwagę, że jeszcze się lato dokładnie nie skończyło, bo nawet, no trochę jeszcze zostało tego lata. I mamy Power Cella. Yay! Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ mamy jeszcze tutaj niebieskie okręgi do przelecenia, które są tutaj u góry i to jest trochę trudniejsze zadanko, ale nim zajmiemy się zaraz, bo ten lurker mi bardzo przeszkadza. Nie mogę po prostu wręcz jego ominąć i na niego patrzeć. Kontynuując mój temat i szczerze wam powiem, że dlatego teraz tak ogarnąłem sobie rzecz taką, że te let's playe wrzucam w różne dni tygodnia. W sensie przykładowo, że mamy tam w poniedziałek przykładowo gra A, we wtorek gra B, w środę gra C albo gra A. I tak to leci sobie w kółko. Niektórzy mogą powiedzieć, no dobra Michał, ale to po części robisz sobie bałagan na kanale, bo dużo serii na raz zaczynasz. Niby tak, ale zobaczcie, że jednak te serie w przeciwieństwie do mnie na przykład z zeszłego roku lub z dwóch lat, z dwa lata temu, to ja przynajmniej kończę tę serię, a nie tak jak wtedy było, gdzie serie były pozaczynane i albo była jakaś wymówka, by nie skończyć serii, albo praktycznie jakieś problemy faktycznie się wydarzyły, co nie umożliwiły mi tak naprawdę skończenia danej serii. Bo tak na dobrą sprawę, totalnie rzecz ujmując, jedyna seria, która została w tym roku zawieszona i nie jest póki co kontynuowana, bo będzie w przyszłości, to jest Sonic Lost World. Ale to też dlatego, że dałem ankietę na społeczności i dużo osób chciało, żebym w przyszłym roku zrobił to, znaczy w przyszłym, kiedyś tam zrobił tą grę z lepszym sprzętem, mając na myśli oczywiście Wii U oraz po prostu może będzie wtedy większe zainteresowanie serią, bo tak szczerze wam powiem, że zainteresowanie serią jest bardzo mierne, jeżeli chodzi o Sonica Lost World. I nie, nie jestem osobą, która tylko patrzy pod wyświetlenia, Jezus Maria, weźcie, kurde, mało wyświetleń, to nie kontynuuję, nie. Aczkolwiek też po części mam coś takiego, że jeżeli dany filmik ma, powiedzmy, większą aktywność, a pozostałe mają mniejszą, to wolę jakby robić na początku serię, która ma największą aktywność, a dopiero potem tak jakby wrócić do tych serii zaczętych, nie? I kurde, ten lurker mnie tak irytuje teraz, że... O, porobiony. I bardzo dobrze. Good flying! Those lurkers were no match for your zoomer. That's one more power cell. Dobra. Więc... Tam do góry. Musiałem aż kaczuszki sobie zanucić, bo wiecie, kiedy sobie zanucę coś i co dośpiewam, wtedy pamiętam, gdzie miałem iść. W ogóle już mało nam zostało, bo co? 7 Scout Flame mamy zebrać? Precursor Ringi oraz
A, czyli mamy pobić ten czasówkę oraz wrócić do pani geolog. I wtedy mamy Precursor Basin zrobione na 100%. Trochę za daleko poleciałem, ponieważ to jest tutaj. Okej, okay, przy okazji sobie ten. Zebraliśmy Precursor Orba za Scout Flye. Szkoda trochę, że Scout Flye nie powróciły później w Jackach i te Power Cell'e, bo szczerze, mimo że jest to bardzo okraszone jako taki element bardzo dziecięcy, i teraz pewnie nie wiecie, o co mi chodzi, więc już śpieszę z wyjaśnieniami. Otóż, nie ukrywajmy, ale fabuła Jacka jedynki jest bardzo taka dziecięca, taka jak typowa platformówka. Natomiast już Jack 2 poleciał w takie mroczniejsze klimaty. Powiedzmy taka gra dla nastolatków, wiecie, 12 wzwyż. Zresztą trochę się nie dziwię osobiście, dlaczego 12 wzwyż, biorąc pod uwagę, że Daxter tam wypowiada jedno słowo, jedno przekleństwo. No dzisiaj wiadomo, że gdyby zrobili remake Jacków w sensie trylogii, to raczej by to nie przyszło, znaczy raczej by to nie przeszło. I raczej twórcy zrobiliby praktycznie cenzurę, jeśli chodzi o to słowo, ale co ja tam wiem. Mi się tak przynajmniej może wydawać, że byłaby cenzura, bo nic innego raczej na to nie wskazuje. W zasadzie tu już zrobiliśmy jedno wielkie kółko. Okej, okay, 40 power celli, więc teraz szukamy sobie wyścigu. Myślę, że nie będzie go ciężko znaleźć, aczkolwiek musimy być na to też i przygotowani. Ale sądzę, że on gdzieś tutaj będzie. Tak mi się przynajmniej wydaje, mogę się mylić. Buenos dias. Wiem, że to nie o to chodziło, ale... ale się udało. Mamy to. Może nam się uda pobić ten rekord, kto wie. Jestem pozytywnie na to nastawiony, biorąc pod uwagę, że bardzo lubiłem ten oto challenge. Mówię, jedyny challenge, którego nie lubiłem w sumie w Precursor Basin, to właśnie te łasiczki i... i ten challenge, z którym się mój kolega męczył i w sumie ja kiedyś też się z tym męczyłem, ale... może nie aż tak bardzo jak on, ale... też się trochę męczyłem. Dobra, pobiliśmy rekord. 43 sekundy. Za pierwszym razem. Nice one. I w sumie to by było na tyle. Musimy teraz tylko do niego podejść i będziemy mieli tego. Power Cella. Power Cella, kurde. Ale zanim podejdziemy, to najpierw szukamy wyjścia stąd, bo ten poziom też jest bardzo znany z tego, że łatwo się w nim zgubić. A przynajmniej ja tak uważam. I w sumie mogę powiedzieć, że Precursor Basin ma nawet fajny soundtrack. Dobra, ale to już się trochę nudne robi, więc... szukamy tego wyjścia, bo serio, będziemy tutaj tkwić w nieskończoność. Tu jest to wyjście, kurde. Zapomniałem, zapomniałem, powiem wam szczerze, że tutaj jest wyjście. I taka trochę hashtag kompromitacja, no ale cóż, trudno się mówi. Więc pogadajmy sobie z nią. Thank you for saving those moles, that's awfully good of you. Here's a power cell to help you out. Now I can get back to my research. Dobra, ona teraz będzie chciała, żeby zapłacić 90, więc może sobie ją ominiemy póki co i wrócimy sobie do tego ziomeczka, który
chciał, żebyśmy przeszli wyścig. Oh, great moves, kid. I knew that time record would fall. Now here's your power cell, and I can go collect my big payoff. No, więc teraz mamy, jak widzicie, wszystko z Precursor Basin zebrane. 200 na 200. I tam mamy wszystkie Scout Fly, więc... Myślę, że będziemy mogli udać się w stronę Lost Precursor City i tam zaraz zacząć sobie poziom. Aczkolwiek mówię zaraz, ponieważ jeszcze jeden edyt trzeba będzie zrobić, ale to... Spokojna wasza. Hehe. Wiecie co i jak. Lost Precursor City. Jeden z moich też w sumie ulubionych poziomów, muszę przyznać, ale... No, ale to o tym potem opowiem. Ile nam brakuje Precursor Orbów? 27, o kurde, trochę nam brakuje ich jednak. A no tak, bo przecież ten... To z tym niebieskim tym... Eko. Oczywiście, że tak. Więc ja sobie tutaj stanę i póki co zrobię małe cięcie i wracamy za sekundę na antenę. Bo wybiła godzina 10, wiecie, trzeba poinformować jeszcze ludzi, że wleciał Spiro na kanał. Okej, wróciłem z powrotem, więc rozpoczynamy Lost Precursor City. Taka ciekawostka w sumie. Tutaj... Może nie za tą szybą, ale wydaje mi się, że będzie to za tą szybą, którą zaraz tutaj będziemy sobie stali. Generalnie w wersji na PS2 były żółte, świecące oczy. I te oczy zwiastowały to, że jesteśmy pod wodą i są tutaj rekiny. Więc miejcie to na uwadze, ponieważ w wersji na PS2... No, łatwo można się tego wystraszyć. I przyznam, że ja się trochę tego bałem, bo myślałem przez chwilę, że... Rekin podpłynie, no i wiecie, i zrobi tutaj krzywdę. 200 Precursor Orbów, spoko. Więc rozpoczynamy poziom. Ale ja się teraz wyciszę, żebyście mogli posłuchać sobie chwilę tego soundtracku. Wiecie co, wam powiem tak szczerze? Słuchając sobie tego soundtracku, to mam trochę takie poczucie nostalgii. Tak szczerze. I to mówię wam teraz całkowicie szczerze, mam dosłownie poczucie nostalgii, że... Lubię bardzo ten soundtrack. Ogólnie soundtrack z Jacka 1 jest naprawdę w porządku. Nie ma trochę, nie ma szczerze takich nutek, które by mi się szczerze nie podobały. I tak, to była czasówka, jak mogliście usłyszeć przed chwilą. I teraz tą samą czasówkę trzeba będzie zrobić w drugą stronę. Bo tam mamy jeszcze zbiorniczek z niebieskim eko, który trzeba zasilić. Z tego będą Precursor Orby. O, właśnie tak. Teraz w sumie trzeba będzie podlecieć tam, a raczej podlecieć, podpłynąć tam. A, zapomniałem w sumie powiedzieć o tym, że tutaj są ten... Rażąca woda jest. Coś ala, wiecie, woda z... Crasha... Crasha dwójki w sumie, bo w Crashu dwójce była przecież naelektryzowana woda.
Mamy dopiero 48 minut na liczniku, a przyznam szczerze, że czuję się jakbym już zaraz miał być w ponad połowie gry, tak szczerze. No nie ukrywajmy, ale Jak 1 nie jest długą grą. Jest bardzo krótki. On jest na pewno krótszy niż Ratchet i Clank 1. No, i tutaj mamy swoją drogą już checkpoint, więc nie ma nawet co edytować. Bo przez chwilę chciałem wyedytować tą śmierć, nie powiem, że nie, ale nie ma co, ponieważ tutaj jest checkpoint. Jeśli chodzi o moje wspomnienia z tym poziomem, to są one takie, że tak jak już wspominałem, bałem się tych świecących oczów. Mój znajomy to w ogóle jest ciekawa osobowość, a raczej ciekawa postać, ponieważ on nawet nie ogarnął, że pod wodą były te świecące gały. On nawet na to nie zwrócił uwagi. Pewnie jest mało spostrzegawczy czy coś. No wiadomo, no nie każdy musi zwracać na to uwagę, nie? No ale ja na przykład zdążyłem to zauważyć, a on takie: gdzie to jest? Gdzie to jest? A ja mówię takie: no patrz kurde, przed tobą to jest! A on takie: gdzie to jest? Gdzie to jest? A ja takie: dobra gościu, nie wkurzaj mnie już. Serio, ja jestem osobą cierpliwą, ale do takich rzeczy pokroju, że pokazuję dosłownie paluszkiem mu, gdzie to jest, a on takie: gdzie to jest? Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy wy też nie lubicie takich osób, szczerze za bardzo, bo lubię go jako kolegę, bo jako kolega jest naprawdę spoko,